Czytanie krajobrazu może być jedną z form, która pozwoli nam się zbliżyć do miejsca i dać możliwość jego interpretacji w konfrontacji z tym, co sami teoretycznie wiemy już o tym miejscu. Bo przestrzeń ma takie dwa jakby odniesienia. Jeden to widok, a drugi okolica. Jeśli mówimy o widoku, to jakby dystansujemy się od tej przestrzeni, jesteśmy jej obserwatorami. Rok 1921. Wygląd miasta był w tym czasie okropny. Przede wszystkim wszędzie było to, na rynku, na wszystkich ulicach. Tylko główna ulica Zamojska, stanowiąca część szosy wiodącej z Zamościa do Biłgoraja, była wybrukowana kocimi łbami. W Szczebrzeszynie stanęliśmy w rynku na popas. Rynek był zabrudzony końskimi odchodami, pachniał stajnią. Napiliśmy się niedobrego piwa w małej piwiarni. Dwa piękne kościoły tego miasta grzały się w słońcu, owinięte błyszczącym szafirem nieba. I następna miejscowość to Biłgoraj. Biłgoraj jest z kilku względów ważny. Miasto Biłgoraj wyglądało jak wszystkie średnie miasta w Polsce. Niskie, drewniane domy, jednopiętrowe, murowane, o dachach głównie pokrytych gątem. Na początku ulicy Mostowej znajdował się plac synagogalny, będący duchowym centrum żydowskim. Na jasnym niebie Biłgoraja ukazała się eskadra niemieckich bombowców. Wkrótce dały się słyszeć potężne wybuchy, jeden po drugim. Wkrótce zaczęła się dla Żydów prawdziwa udręka. Chuligani spośród gojów chodzili po mieście i wskazywali niemieckim żołnierzom Judę. Do współczesności w centrum Biłgoraja, pomiędzy ulicami Kościuszki, Lubelską i Ogrodową, zachował się niezabudowany niewielki plac porośnięty trawą. Puste miejsce po byłym niemieckim obozie przejściowym. Ja zostawiam Państwu tym, co byli, tym, co będą i tym, co są w Biłgoraju, czy ta propozycja nowego kształtu urbanistycznego Biłgoraja jest w pełni udana. Nasza wioska Sochy z dawna z tego słynie, że dokoła góry, a wioska w dolinie. Zapalali z tej strony i z tej, ogień się wziął, no, a to susza była, bo to czerwiec pierwszy. Zauważyła mamusia, że idzie do nas w naszą stronę Niemiec. Ale ten Niemiec podeszedł do nas, wycelował karabin i strzelił w mamę. Jesteśmy teraz w szczególnym miejscu, na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady. Kompleks obozowy w Bełżcu zajmował niewielki obszar. Było to zaledwie nieco ponad 7 hektarów. Otaczało go ogrodzenie z drutu kolczastego. Przybywający na bełżecką stację transporty dzielono na części liczące po 20 wagonów, które przetaczano kolejno na rampę obozową. Kompleks pomnikowy, odsłonięty 1 grudnia 1963 roku, składał się z kilku elementów. W 2004 roku na terenie byłego obozu zagłady w Bełżcu zbudowano przestrzenny kompleks upamiętniający, zawierający symboliczny pomnik i wystawę historyczną. I koncepcja, która została tu zrealizowana, to jest koncepcja przekształcenia terenu byłego obozu w dzieło sztuki. Są krytycy takiego podejścia, no bo mówią, a gdzie jest tutaj substancja historyczna, ale są również osoby, które mówią, że to też jest ciekawe.